Cześć, nazywam się Roma. A ja Aniela. I razem prowadzimy pracownię odnawiania mebli wnętrz, wyciąg z kąta. I w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jakie zastosowanie może mieć taki zwykły sterokianowy wianek. No to niekoniecznie musi być wianek, natomiast my zrobimy z tego coś wyjątkowego i zostańcie z nami, bo wyczarujemy coś, czego wcześniej na pewno nie widzieliście. Zapraszamy. Do stworzenia tego nietypowego wianka będziesz potrzebować foremek silikonowych, które kupisz na aukcjach internetowych albo w sklepach rękodzielniczych. Foremkę posmaruj tłuszczem, tak żeby masa, którą będziemy wtłaczać, wyszła bez żadnego problemu. Na potrzeby tego filmu używamy glinki, którą możesz zakupić w Action, ale może to być też masa papierowa, którą kupisz w każdym sklepie papierniczym. Chcemy stworzyć wianek, który będzie bardzo postarzany i bardzo rustykalny, dlatego te wzory nie muszą być odbite bardzo idealnie. Wytłoczyłyśmy kilka foremek, tak żeby w całości przykryć później cały owal tego wianka styropianowego. Jeszcze mokrą masę będziemy kleić na wikol. Całość wianka posmaruj obficie klejem wikol albo innym klejem, który zrobi się bezbarwny typu wikol. Staraj się smarować obficie, ale tak, żeby nie tworzyć zacieków. No i kleimy. Przyklejamy cały ornament i starajmy się kleić w taki sposób, żeby wszystkie obrzeża całej masy równomiernie przylegały, żeby nigdzie nie odstawały. Jeśli klej wycieka poza ornament, nie martw się. Malując później farbą kredową całość, farba pięknie spęka i stworzy efekt starego wianka. Całość musi teraz porządnie wyschnąć i zaczynamy malowanie. Myśmy wybrały 3 kolory, turkusowy i 2 odcienie zieleni. Pomaluj całość dosyć grubą warstwą farby, oczywiście tak, żeby nie tworzyć zacieków, ale żeby farba weszła we wszystkie elementy i wgłębienia całego tego wianka. Trochę na potrzeby tego filmu podsuszamy wianek opalarką, natomiast jeśli robisz to po raz pierwszy, nie radzę stosować opalarki, ponieważ pod wpływem gorącego ciepła wianek będzie zmniejszał swoją objętość i się topił, więc dawaj farbie wyschnąć po prostu naturalnie. Używamy do tego farby kredowej. Pierwsza to jest odcień turkusu, zieleń i taka zieleń z turkusem trochę wymieszana. I teraz metodą suchego pędzla przechodzimy do malowania głównie ornamentów. Tej zieleni dodamy o wiele więcej, ponieważ zależy nam, żeby ten turkus wychodził tylko spod zieleni, żeby jednak dominującym kolorem była zieleń. No i tak bawimy się kolorami. Te 3 kolory mieszamy ze sobą, część wtłaczamy pomiędzy te ornamenty. No to już jest Wasza inwencja twórcza, jakie kolory wybierzecie i co będziecie z nimi robić. Teraz dodajemy trochę turkusu, potem znowu troszkę zieleni, aż do momentu, w którym ten efekt nas zadowala. Bawcie się tymi farbami, bo w razie W, gdy efekt Wam się nie spodoba, możecie to po prostu zamalować i spróbować innej kolorystyki. Gdy już osiągnęliście efekt, który Was zadowala, wszystko bardzo dokładnie wywoskujcie bezbarwnym woskiem. Chcemy odrobinę pordzewić nasz wianek, bo on będzie taki bardziej w naszym stylu i wybrałyśmy do tego taką pastę wosk w odcieniu rdzawego brązu. Nie pokrywamy nią całego wianka, ale tylko mniej więcej tam, gdzie są wypukłości, to tak jak czujemy. Głównie nakładamy go tam, gdzie są ornamenty, tak żeby w te wszystkie szczeliny pasta rdzawa weszła. Tak to się póki co prezentuje. A teraz ściągniemy szmatką trochę nadmiar, ponieważ chcemy, żeby ta pasta została głównie we wgłębieniach ornamentów. Pamiętaj, że Ty się możesz bawić materiałami, które masz po swojemu. Jeśli już kiedykolwiek malowałeś jakieś rzeczy, meble, dodatki do domu, to możesz bawić się w takim stylu, jaki Tobie podoba się najbardziej. My Ci pokazujemy to, co nam najbardziej gra w duszy, czyli postarzenia i rdzawe elementy.
zdecydowałyśmy się położyć tutaj trochę złotej pasty, aby podkreślić ornamenty i żeby dodać trochę jaskrawości do całego wianka. Użyłyśmy takiego wosku do złoceń, który kupisz w sklepie plastycznym albo na aukcjach internetowych, albo w sklepach rękodzielniczych, głównie online. Nadmiar tego wosku ściągamy, żeby ten efekt tak nie raził po oczach i tak prezentuje się cały wianek, gotowy, powieszony już na ścianie. Nam się bardzo podobają takie dekoracje, a co Ty o tym sądzisz? Koniecznie napisz nam w komentarzu. I obserwuj nasz Instagram po więcej inspiracji.